Piątek, 12 marca, Aleksandra Strzeszyńska. Dzień dobry Państwu, zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś w programie sprawdzimy, jak w Piotrkowie przebiegają szczepienia przeciwko COVID-19. Zajrzymy też do Biblioteki Medycznej. W informacjach powiemy również o przygotowaniach do powszechnego spisu ludności i mieszkań. A zaczynamy od wczorajszych wydarzeń na osiedlu Wierzeje. Trwają ustalenia śledczych w sprawie przyczyn śmierci 75-letniej mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego. W sprawie zatrzymano jedną osobę. Na tą chwilę prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy. To, co w sprawie wiadomo i zostało potwierdzone przez śledczych, to fakt, że wczoraj po południu policjanci zostali wezwani do jednego z domów na osiedlu Wierzeje, w którym ujawniono ciało 75-letniej Ireny S. Reszta informacji, jakie udało nam się zdobyć, jest niepotwierdzona przez śledczych, jak i przez prokuraturę. A z tych nieoficjalnych informacji wynika, że prawdopodobnie seniorka została raniona nożem. Sprawa łączyć się ma też z wczorajszymi poszukiwaniami zaginionej osoby. Jak wynika z naszych ustaleń, najprawdopodobniej chodziło o wnuczkę Ireny S. W internecie przeczytali, że zaginęła dziewczynka. To było po południu. A później się okazało, że niby zamordowała babcię, no, że to nożem źgła, ale tak nic nie wiem za dużo. No. A pani Suszowa tutaj mieszka? Tak, tu mieszkam, niedaleko. Dużo było policji? Było policji, dużo, tak. Jeździła, całe popołudnie jeździła policja w jedną, w drugą, że gdzieś szukali nad wodą. Ja przypuszczam, w którym domu i jestem zszokowana. Bo jeżeli to jest ten dom, o którym ja myślę i ta rodzina, i ta dziewczyna, to ja tą dziewczynę bardzo przyjemnie kojarzę. Miła, grzeczna, uśmiechnięta. Także dla mnie to szok. No tak, oczywiście, to jest straszny dramat. Z tego, co mi wiadomo, to bardzo porządna rodzina tej dziewczyny. Rodzice i ojciec. No coś, to, co się dzieje na ten czas, to jest nie do pomyślenia. No. Na tę chwilę żadnych z informacji na temat tego, co stało się w domu Ireny S., nie ujawnia piotrkowska prokuratura. To zbyt wczesny etap śledztwa. Wiadomo, że w sprawie zatrzymano jedną osobę, jej personalia nie są ujawniane. Prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania śmierci 75-letniej Ireny S. w dniu 11 marca 2021 roku w jednym z domów na osiedle Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim. To jest czyn z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego. Na dzień dzisiejszy prokuratura zaplanowała przeprowadzenie sekcji zwłok Ireny S. oraz przeprowadzenie czynności procesowych z zatrzymanym domniemanym sprawcą tego czynu. Ze względu na początkową fazę postępowania przygotowawczego nie mogę w chwili obecnej udzielić bliższych informacji. Rodzina Ireny S., jak mówili mieszkańcy osiedla, to spokojna, szanowana rodzina. Nie była objęta pomocą społeczną. W grudniu 7 rodzin wprowadziło się już do odrestaurowanej kamienicy przy ulicy Garncarskiej 4. 1 marca zasiedlono mieszkania przy ulicy Starowarszawskiej 5. Niebawem oddane zostaną mieszkania przy Zamurowej 16, a kolejne pojawią się przy modernizowanej kamienicy pod adresem Zamurowa 10. Jednym słowem, Podzamcze zaczyna tętnić życiem. W kamienicy przy ulicy Zamurowej 10 wykonano izolację i ocieplenie budynku. Remont objął również elewację i dach kamienicy. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje elektryczna oraz sanitarna. Zamurowa 10, tak, to kamienica po kompleksowym też remoncie. Tam są dwa lokale użytkowe i trzy nowe, zupełnie nowe lokale mieszkalne, też w pełni wyposażone w media. Mieszkania przy Zamurowej 10 to kolejne lokale, do których wprowadzą się nowi mieszkańcy. W ten sposób realizując program rewitalizacji społecznej najstarszej części Piotrkowa Trybunalskiego. Lokale najemcom przekazane zostaną już w kwietniu. Remont kamienicy przeprowadzony został w ramach projektu Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, dofinansowanego w wysokości 21 milionów złotych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
trwa narodowy program szczepień przeciwko COVID-19. W poniedziałek rozpoczną się szczepienia osób przewlekle chorych, a już teraz rejestrować się mogą osoby z kolejnej grupy wiekowej. Uprawnienie do otrzymania szczepionki otrzymali wszyscy, którzy ukończyli 69. rok życia. Już blisko 2,5 miesiąca trwa narodowy program szczepień przeciwko COVID-19. Do tej pory szczepionkę otrzymali medycy, najstarsi seniorzy oraz nauczyciele. Szczepienia osób z grupy 0 nadal trwają, a od przyszłego tygodnia do grona zaszczepionych dołączą kolejni. Tym razem osoby, które ukończyły 69. rok życia. Na szczepienie mogą się rejestrować na przykład za pomocą infolinii. Przed rozmową przygotuj swój numer PESEL. Zadzwoń na bezpłatny numer 989. Usłyszysz komunikat powitalny i informacje o nagrywaniu rozmów oraz przetwarzaniu danych osobowych. Postępuj zgodnie z nagranymi instrukcjami. Jeżeli rozpoczął się już Twój etap szczepień, wybierz jeden, zostaniesz połączony z konsultantem. Podaj swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer kontaktowy. Konsultant zaproponuje Ci najszybsze możliwe terminy w najbliższym punkcie szczepień i zapisze Cię na najbardziej dogodny termin. Na termin szczepienia w Piotrkowie Trybunalskim czeka się kilka dni. Jak mówi rzecznik Piotrkowskiego Szpitala, szczepionki, które trafiają do naszego miasta, tak jak w całej Polsce, bywają opóźnione. Plan szczepień udaje się jednak realizować bez większych zakłóceń. 2-3 dni są czasami obsuwy, natomiast na razie myślę, że realizujemy te szczepienia zgodnie z naszym założonym harmonogramem i około 600-700 osób jest tygodniowo zaszczepionych u nas. Seniorzy, podobnie jak nauczyciele, otrzymają szczepionkę firmy AstraZeneca. Bywa, że samopoczucie po otrzymaniu preparatu nie jest najlepsze. Jednak jak twierdzą specjaliści, chwilowa niedyspozycja po zaszczepieniu jest jak najbardziej normalna i niestety należy się jej spodziewać. Zdarzają się rzeczywiście skutki uboczne w postaci stanów podgorączkowych, miejscowych bólów. Taka reakcja organizmu jest jak najbardziej prawidłowa i to właśnie dobrze, że organizm reaguje, ponieważ tak naprawdę to jest objaw tego, że szczepionka działa. Wszystkie niezbędne informacje na temat szczepień i tego, dlaczego warto się zaszczepić, dostępne są na stronie gov.pl. Szczepimy się. A koronawirus daje się we znaki. Tylko dziś w mieście przybyło 37 nowych przypadków. Na terenie powiatu stwierdzono natomiast 27 pozytywnych wyników testu. Zmieniamy temat. Od czwartku 11 marca uzdrowiska wznowiły swoją działalność. To oznacza, że jeśli nie nastąpi ponowny lockdown, rekonwalescenci, którzy czekają na leczenie uzdrowiskowe, mogą mieć nadzieję na rychłe zaproszenie do sanatorium. Jak podaje Łódzki Narodowy Fundusz Zdrowia, w naszym województwie na leczenie sanatoryjne czeka 5,5 tysiąca pacjentów. To są osoby, których pobyt w ośrodkach rehabilitacji wyznaczony został na listopad i grudzień ubiegłego roku, czyli w czasie zamknięcia sanatoriów z powodu epidemii. I to oni w pierwszej kolejności wyjadą na leczenie. Pierwsza grupa, takich niemal 100 pacjentów, już potwierdziła chęć leczenia uzdrowiskowego i zaczyna swoją kurację w sanatoriach w całej Polsce, m.in. w Kołobrzegu, w Wieńcu Zdroju, w Dębkach. O nowych terminach kuracjusze informowani są przez NFZ. I tu uwaga, aby skorzystać z leczenia w sanatorium, nie wystarczy tylko ważne skierowanie. Warunkiem, tak jak wcześniej, rozpoczęcia takiego leczenia jest negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 albo zaszczepienie pacjenta dwiema dawkami przeciwko COVID-19. Pacjent, który wyjeżdża na leczenie, powinien skontaktować się ze swoim sanatorium i podać swój aktualny numer telefonu. To właśnie sanatorium wystawi pacjentowi skierowanie na wymaz w punkcie drive-thru i dzięki temu pacjent dostanie nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego informację o tym, gdzie może skorzystać z takiego pobrania wymazu. 15 marca na turnus wyjadą osoby skierowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację sanatoryjną. W pierwszej kolejności na rehabilitację leczniczą kierujemy te osoby, które powinny ją jak najszybciej zakończyć z tego powodu, że na przykład kończy im się zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, czy też renta okresowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W pierwszej kolejności kierujemy też te osoby, które na rehabilitację czekają najdłużej. Tu podobnie jak w przypadku sanatoriów kierowanych przez NFZ, również wymagane jest badanie wymazowe w kierunku koronawirusa. Na bezpłatne testy będzie kierował ZUS.
Osobie, która została skierowana na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym, ZUS prześle zawiadomienie z informacją o takim skierowaniu oraz ulotką informacyjną. Takie zawiadomienie dostaną także te osoby, które już wcześniej je otrzymały, ale z uwagi na to, że były wstrzymane wyjazdy do sanatoriów, nie mogły z tej rehabilitacji wcześniej skorzystać. Jak podkreślają przedstawiciele NFZ i ZUS, pobyt w sanatorium jest bezpieczny. Pracujący w nich personel jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, a wszyscy kuracjusze muszą przestrzegać wytycznych głównego inspektora sanitarnego. Pandemia znacznie ograniczyła działalność wielu instytucji. Są jednak takie, które znalazły sposób na bezpieczne funkcjonowanie. Jednym z takich miejsc jest Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Szansa, które dzięki temu, że przeniosło się do nowej siedziby, może odpowiednio zatroszczyć się o swoich podopiecznych, nawet w czasie epidemii. Kolorowe, nowoczesne, przestronne wnętrza. Tak teraz prezentuje się Piotrkowska Szansa, która do nowej siedziby przeniosła się w zeszłym roku, tuż przed wybuchem pandemii. To właśnie dzięki nowemu lokum centrum może teraz funkcjonować, choć oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Realizujemy wszystkie programy, które i z Państwowego Funduszu i program unijny, no i oczywiście no, wszystkie placówki z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacja, poradnia autystyczna i placówki edukacyjne działają normalnie. Mamy dzieci, które do nas przychodzą systematycznie, no, prowadzimy wszystkie placówki oświatowe normalnie działają tak naprawdę. Nie ma nauczania zdalnego, tylko bezpośrednie. Także staramy się, żeby dzieci tego nie odczuły i rodzice. Życie w szansie, choć w cieniu pandemii, biegnie swoim torem. Dzięki zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wszechstronną pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną. Działamy mimo wszystko i całe szczęście, że możemy pracować, że dzieci mogą przyjeżdżać, realizować zajęcia tutaj w placówce. Zachowujemy wszelkie restrykcje co do zachowania bezpieczeństwa, jeśli chodzi o dezynfekcję, maseczki, rękawiczki. Ograniczona ilość osób też na salach, tak żeby się wszystko odbywało bezpiecznie, odpowiednie odległości. Także tutaj staramy się wszystko zachowywać. Ale samo zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa nie wystarczyłoby, gdyby nie obszerny i nowoczesny budynek. Tu za każdymi drzwiami kryją się sale, gdzie podopieczni szansy mogą poznawać otaczający ich świat, uczyć się bawić i co najważniejsze mogą liczyć na profesjonalną opiekę. Dzięki temu niepełnosprawne dzieci mogą liczyć na właściwą i systematyczną rehabilitację z wykorzystaniem najnowszych metod. Sala doświadczenia świata służy do tego, żebyśmy odbierali wszystko bodźcami wzrokowymi, słuchowymi. Chodzi o to, żeby dzieci zaznawały w tym czasie zmiany pozycji. No i na tym polega. Ta sala nam generalnie ułatwia zadanie. Tak szansa pomaga swoim podopiecznym, a nie byłoby to możliwe, gdyby nie determinacja pracowników centrum. Potrzeb ciągle jest wiele, ale pomóc szansie może każdy, przekazując 1% podatku. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Szansa. Rozpoczęła swoją działalność w Piotrkowie Trybunalskim pod koniec 2019 roku. W jej zasobach jest blisko 5000 książek i ponad 700 czasopism. Zamknięta z powodu pandemii, chwilę po otwarciu, podobnie jak inne obiekty tego typu, działa w reżimie sanitarnym i oferuje czytelnikom czasopisma medyczne oraz fachową literaturę. Biblioteka lekarska jest dostępna dla każdego. Jakie książki można w niej znaleźć? O to pyta Karolina Paras. Biblioteka lekarska w Piotrkowie Trybunalskim mieści się w budynku B filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Z jej zasobów może korzystać każdy – student, lekarz, pielęgniarka czy ktoś, kogo interesuje tematyka medyczna. Obecnie na topie w czytelni, jak i bibliotece są wszystkie pozycje poświęcone pandemii czy szczepieniom. To właśnie w tym miejscu znajdziemy rzetelne informacje pisane przez specjalistów medycyny. Posiadamy w tej chwili już wydawnictwa naukowe wydały na bieżąco wszystkie materiały, zebrały z całego zeszłego roku, czyli i dane statystyczne, i dane, które są już przeprowadzone badania. Tak? Ludzie o to pytają, możemy poradzić, z których źródeł skorzystać, żeby mieć pełną wiedzę.
Oprócz książek poświęconych pandemii znajdziemy tu ponad 30 tytułów czasopism medycznych i popularno-naukowych o tematyce poświęconej zdrowiu, czy też blisko 5 tysięcy innych książek medycznych. Niektóre z nich są dostępne na miejscu, inne można wypożyczyć. Biblioteka działa w reżimie sanitarnym, dbając o bezpieczeństwo czytelników. Zapraszamy tutaj osoby, umawiają się na konkretną godzinę, na konkretny dzień, skorzystają z biblioteki, skorzystają z naszych zasobów. Jeżeli chodzi o wypożyczanie książek, książki trafiają później na 10-dniową kwarantannę i dopiero po tym okresie mogą być dalej wypożyczane. Umawianie się na godzinę jest bardzo dobrym zabiegiem, ponieważ mamy czas na to, żeby przygotować materiały. Sama wizyta odbywa się w sposób bardzo konkretny, rzetelny i przeprowadzona jest w sposób rzeczowy. Biblioteka lekarska czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8 do 16, a we wtorki i czwartki od 8 do 18.30. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rusza już 1 kwietnia. Przygotowania do spisu trwają w całej Polsce. W Piotrkowie Trybunalskim właśnie wybrano rachmistrzów, którzy pracować będą na terenie miasta. Nabór na rachmistrzów piotrkowski magistrat rozpoczął już miesiąc temu, po szkoleniu i egzaminie, które odbyły się online. Wybrano 30 kandydatów, którzy już 16 kwietnia rozpoczną pracę jako rachmistrzowie. Taki rachmistrz będzie wyposażony w specjalny identyfikator, także tutaj taki apel do piotrkowian, aby na to zwracali uwagę, aby nie dochodziło do różnego rodzaju wymuszeń, czy też chociażby kradzieży, idąc w ślad metodom na wnuczka. Dlatego też taki apel do piotrkowian, aby zwracali uwagę na te identyfikatory. Poza tym zostanie także uruchomiona specjalna infolinia, na której każdy piotrkowianin będzie mógł sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego, który zapuka do drzwi. Ale zanim rachmistrzowie zapukają do naszych drzwi, musimy pamiętać, że podstawową metodą podczas spisu w tym roku jest samospis internetowy. Specjalna aplikacja do dokonania samospisu pojawi się tuż po północy 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. Zalogować się na nią będzie można także z urządzeń mobilnych. Podczas tego spisu większość z nas będzie chciała spisać się samodzielnie, dlatego też dla osób, które nie mają dostępu do internetu, powstaną specjalne miejsca, w których w bezpieczny sposób będzie można dokonać samospisu. W Piotrkowie Trybunalskim taki punkt powstanie właśnie tu, w budynku magistratu przy ulicy Szkolnej. Odpowiedzi na pytania zawarte w Narodowym Spisie Powszechnym udzielić będzie można także telefonicznie. Uruchomimy również infolinię spisową i w takim wypadku będzie można spisać się przez telefon, łącząc się z naszym konsultantem. Natomiast te osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, nie spiszą się samodzielnie, to z nimi będzie kontaktował się rachmistrz telefonicznie, a w szczególnych przypadkach, jeśli stan epidemiczny na to pozwoli, również bezpośrednio. Oczywiście przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Jak widać, spisać możemy się na wiele różnych sposobów. Należy jednak pamiętać, że uczestnictwo w spisie jest obowiązkowe i każdy z nas musi wziąć w nim udział. To już wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już z Państwem żegnam. Zapraszam Państwa na magazyn Verbum. Życzę miłego weekendu. Do widzenia. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony,
bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Wkraczamy, drodzy moi bracia i siostry, w kolejną niedzielę Wielkiego Postu. Pan zaprasza nas, abyśmy przez nasze zamyślenie, przez uczynki miłosierdzia, przez nałożoną pokutę jeszcze bardziej się z Nim zjednoczyli, abyśmy tworzyli coraz bardziej doskonałą rodzinę ludzi wierzących. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas w świat Nikodema. Nikodem, który przychodzi na spotkanie z Panem, który zafascynował się Chrystusem, prowadzi z Nim dialog. Jezus mu w pewnym momencie mówi, że człowiek, aby wejść do Królestwa Niebieskiego, musi narodzić się powtórnie. Nikodem nie może tego zrozumieć. Jak człowiek może narodzić się powtórnie? Myśmy dostąpili tego powtórnego narodzenia w chwili, kiedy rodzice przynieśli nas i przedstawili Panu Bogu przy naszym chrzcie. Z wody i z Ducha Świętego dokonało się nasze powtórne narodzenie. Ta dzisiejsza Ewangelia, którą słyszeliśmy przed kilkoma chwilami, ona zaczyna się od tego, że Syn Człowieczy musi być wywyższony, jak kiedyś był wywyższony wąż na pustyni. Bracia i siostry, musimy wpatrywać się w Chrystusa, który jest wywyższony, bo On jest źródłem naszej wiary. To Chrystus swoją mocą uświęca nasze serca. Kiedy Bóg zesłał na Izraelitów karę na pustyni, jadowite węże ich kąsały, a oni umierali, wtedy Mojżesz dostał polecenie, aby sporządził węża, którego miał postawić na wysokim palu. Każdy, kto chciał być uzdrowiony, musiał spojrzeć w górę na tego węża, nie zwracając uwagi na te węże, które pełzały między ich nogami, pomiędzy nimi. I zobaczcie, że każdy Izraelita, który zaufał bardziej Bogu niż strachu, który miał w sobie, został ocalony. Dzisiaj my jesteśmy zaproszeni, abyśmy byli odważnymi głosicielami Chrystusa. Aby Chrystus prowadził nas przez nasze życie. Ta Ewangelia potem wspomina o tym, że każdy, kto nie uwierzy, będzie osądzony. Myśmy uwierzyli. Staliśmy się braćmi i siostrami Chrystusa. Brata i siostry nigdy nie sądzi. Brata i siostrę kocha się, bo tworzymy jedną rodzinę. Abyśmy mogli być miłowaną rodziną Chrystusa, potrzebujemy karmić się Słowem. Dzisiejsza Ewangelia, którą czytamy, ona nam, bracia i siostry, podpowiada, jaką drogą mamy kroczyć. Niech dobry Bóg prowadzi nas, abyśmy kiedyś spotkali się wszyscy w Jego Królestwie i abyśmy byli ludźmi, którzy przyjęli wiarę, wiarą żyli i w tej wierze dostąpili zbawienia. Tutaj w tych relikwiach mamy tych świętych i błogosławionych, którzy zaufali Panu, którzy odrodzili się z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Oni żyją i prowadzą nas, abyśmy i my to życie wieczne odziedziczyli. Tego życzę sobie i Wam. Amen.